Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed World, rotacja z dnia 19 marca 2015 roku. I mamy tutaj takie samochody jak BMW M1 Procar za 2 miliony, Ford Mustang Boss z 69 za milion, Audi S5 za 650 tysięcy, Porsche Cayman S za 0,5 miliona, Murcielago LP650 4 Roadster zostaje wycofany, Dodge Challenger Concept zostaje wycofany, Audi Quattro 20V zostaje wycofane i Lexus IS350. Zacznijmy sobie od najgorszego. Najgorszy? Który tu jeszcze mamy samochód? Audi S5. Ja myślę, że Audi S5 jest najgorszym samochodem, no ale skupmy się na Porsche Caymanie S. Moim zdaniem nie jest to najgorszy samochód w tej rotacji z tego powodu, że w klasie D naprawdę radzi sobie moim zdaniem świetnie, ponieważ ma wysoką prędkość maksymalną jak na tą klasę i skręca całkiem nieźle. Chociaż, czego mi tutaj brakowało? Aha, on jest taki, tak się troszeczkę ślizga, wiecie? To jest jeden ze starszych modeli ogólnie w Need for Speed World, więc nie ma się po nim czego spodziewać, nic szczególnego raczej. Poza tym, że sobie troszeczkę nawet radzi w tej klasie D, chociaż oczywiście jeśli wbije tam jakiś koks, nie wiem właściwie jaki samochód w klasie D może być koksem, chyba Mitsubishi Eclipse? GST? Nie jestem na 100% pewny, nie chcę was okłamać, ale naprawdę są lepsze samochody od Caymana. Mimo wszystko, czy opłaca się za 0,5 miliona? No raczej chyba nie, lepiej dozbierać sobie trochę kasy do czegoś lepszego. Dozbierać sobie jeszcze 0,5 miliona i kupić na przykład takiego Bossa, o którym zaraz. Audi S5. Aha, jeszcze nie powiedziałem wam, że Porsche'awka ma słabe nitro, czy powiedziałem? Jeśli nie, to sorry. Porsche'awka ma słabe nitro. Audi S5, bardzo fajny samochód z wyglądu, niestety w Wordzie to jest kupa. Prowadzi się tragicznie, nitro ma słabe, przyspiesza tak sobie, no nie najlepiej, po prostu może troszeczkę powyżej przeciętnej, ale ten skręt niweluje wszystkie walory osiągów tego samochodu. Oczywiście wygląd jest świetny, no to jest ogólnie samochód, którym kiedyś się w ogóle zachwycałem, jak zaczynałem grać w Worda, jak jeszcze było ograniczenie do levelu 10. I właśnie, żeby mieć Audi S5, trzeba było kupić jakiś tam starter pack, żeby można było sobie levelować do poziomu 50, czy któregoś tam, no 50 chyba. I właśnie Audi S5 była chyba od poziomu 15, ja nie mogłem mieć tego samochodu, a patrzyłem jak Kościół sobie stoi taką S5, a ja w Sibiu gdzieś tam się kręcę i myślę, jaki to jest fajny samochód. No ale niestety teraz w Wordzie to jest straszna lipa i ogólnie nie polecam. Ale, na tym kończą się właściwie słabe samochody w tej rotacji. Teraz zaczynają się naprawdę dobre, jak Ford Mustang Boss 302 z 69 roku, który jest naprawdę świetnym samochodem do klasy B. Posiada mocne nitro, nie trzeba naprawdę dużo kasy wkładać w tuning, żeby go wymaksować w klasie B. I powiem wam, że naprawdę można nim wygrywać jak najbardziej. Ma troszeczkę gorsze przyspieszenie od Toyoty MR2 czy Mazdy RX8, ale można tutaj naprawdę nadrobić bardzo fajne prowadzenie. Oczywiście mocnym nitrem, może troszeczkę słabszym, ale to jest tylko moje wyczucie, niż w Toyocie MR2, ale daje radę, naprawdę daje radę. Także gorąco polecam za właśnie 1 milion IGC, jest to bardzo, bardzo opłacalny zakup. BMW M1 Procar za 2... co? Za 2 miliony gotówki. Czy się opłaca? No myślę, że jak najbardziej. Jest to jeden z najlepszych samochodów do klasy A. Jego bardzo łatwo jest podnieść do klasy S, ale tam sobie raczej słabo poradzi. Ogólnie on jest bardzo, bardzo fajnie się prowadzi, dobrze skręca, nie jakoś hardkorowo, ale mamy wrażenie, że jest dość lekki. Jest to przede wszystkim bardzo stabilny samochód. Mocne nitro posiada on. To jest naprawdę bardzo szybki samochód. No i tyle, co mogę o nim powiedzieć. To jest samochód do wygrywania. Jeśli jeszcze go nie macie w garażu, nie zwlekajcie. Naprawdę bardzo się opłaca. No i tyle w tej rotacji. Właściwie to wszystkie samochody wam omówiłem. Procarem jeździłem sobie, bo to już Procar już był kiedyś na rotacji, więc nim sobie już jeździłem. Przy okazji
tam przeglądu którejś tam rotacji, nie pamiętam nawet z którego dnia, kiedy on tam był, ale możecie sobie poszperać u mnie w tych filmach. W każdym razie Boss 302 jest to samochód, który chyba najbardziej się opłaca kupić teraz w tej rotacji. Pojedziemy sobie jakiś wyścig, ja mam go obecnie w klasie Chinatown Delivery, może być. Ja mam go obecnie w klasie A, dlatego wziąłem sobie wyścig losowy. Zobaczcie, jakie tu mam części, profesjonalne głównie, wow. Nie wiem, co mnie natknęło, aby tu takie ładować, ponieważ on bardziej nadaje się do klasy B niż do A. No ale w A też czasami da się nim wygrać, właśnie dzięki temu, że ma mocne nitro. Moim przeciwnikiem tutaj będzie Porsche GT3 RS 4.0, wymaksowane? Nie, po prostu dobrze ulepszone i jest w klasie S, 803 punkty, to jest dosyć dużo jak na Porsche 4.0. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Chinatown Delivery. Bardzo kręta trasa. Okej. Chyba mam wydłużone nitro maksymalnie. Udało mi się bardzo ładnie tutaj zacząć, ale Porsche mi goni. Chyba ma lepsze przyspieszenie, tak coś czuję. Czuję jak mi tutaj dyszy na tym zderzaku. I... o kurde, jak tu się... O nie, to jest Chinatown Delivery, ja pomyliłem z Chinatown Tram. Cholera. Widzicie, tak to jest, tak... O, ale poleciała. No to trudno, muszę użyć tutaj katapulty. A drugiego nitra użyję przy wyjściu zaraz. Przy wyjściu zaraz tutaj na tej prostej. No, nie wiem, czy uda mi się wygrać. Chociaż widzicie, że ja mam znacznie gorsze części niż ta Porsche'awka. No może nie jest znacznie, no bo to też są profesjonalne, są dobre. Ale zobaczcie, że udaje mi się tutaj cwaniaczka podgonić, prawda? Jedziemy w miarę równo. Bardzo fajny... pojedynek, widać, że gościu uczciwie jeździ, nie lamuje. To mi się bardzo podoba. Fajnie, że na niego trafiłem. Na razie mam. O nie, o nie! Nie! Jest, udało się. Oj, było ciężko, chciałem je zramować pod koniec, ale ja się nie dałem, o nie. No co, pojedziemy sobie jeszcze jakiś wyścig? Wow, zobaczcie, wyścigowe zawieszenie wygrałem, całkiem nieźle. No i Bybridge, to jest obecnie klasówka w klasie A. Zobaczymy, jak mi tu pójdzie. Oczywiście tutaj bardzo dobrym samochodem do jazdy, do wygrywania jest Nissan Skyline Nismo. Który mnie właśnie tutaj, troszeczkę zramował. O kurde, dwa Nismoki i chyba Porsche z przodu. Nie będzie łatwo, ale... nie poddam się. Mam mocne nitro tutaj na stanie, wyposażone, także będzie dobrze, tak myślę. Na pewno te Nismoki mają lepsze przyspieszenie od mojego, ale jak widzicie, jeszcze ani razu nie użyłem nitra poza perfect startem. Jakoś trzymam się tutaj stawki. Wydaje mi się, że mam może troszeczkę lepsze prowadzenie niż te samochody z przodu. Chociaż one też dosyć dobrze się prowadzą, ale jednak mi się troszeczkę bossem lepiej skręca. I widzicie, że mimo, że tamte samochody naprawdę mają dobre prowadzenie, dobre przyspieszenie, to jakoś tutaj na prostej za bardzo mi je odstawiali, chociaż oczywiście mnie troszeczkę odstawiali, ale nie aż tak bardzo, jakbym się tego mógł spodziewać, co też jest miłym zaskoczeniem właśnie dla bossa za milion IGC, naprawdę. Chociaż mam tutaj też włożone części profesjonalne, więc to troszkę czasu mi zajęło, zanim sobie je wylosowałem, czy tam kupiłem w pakietach kart. Chyba używamy katapultu, używamy wszystkiego, ja nie mam aż tak dobrego samochodu jak oni. A mimo to nie używam jeszcze tak dużo power-upów, a udaje mi się tutaj trzymać stawki, z czego jestem mega... What the fuck, co tam się stało? Dobra, biją się dwa Nismo ze sobą. Uwaga. Teraz na zakrętach mam szansę. A zobaczcie, co ten Nismo robi na prosty. Dobra. I tu mnie raczej ten z tyłu podgoni. No niestety, nie mogę się równać z przyspieszeniem w tym samochodzie. No ale zobaczymy. Jeszcze nie koniec wyścigu. Jeszcze cały czas mogę dodać okrążenie. To nie jest krótki wyścig, ale jadąc z taką prędkością naprawdę szybko te okrążenia mijają. Dobra, dodałem okrążenie.
Zobaczymy, czy uda mi się jeszcze coś tutaj zdziałać. Źle zajechałem, cholera. Co jest? Jeden, o nie, tego to ja nie lubię. Nie lubię, jak ktoś się poddaje. Może po prostu wyszedł z gry, bo musiał, zostawił kisiel na gazie i musiał niestety iść zobaczyć, o co chodzi. Albo dostał od brata po głowie, że już koniec jego grania. Nie wiem. No dobra. Wracajmy do wyścigu. Jedno Nismo naprawdę zostawiło mnie z tyłu, mimo że używam nitra i... O cholera, gdzie on jest? Mimo że używam nitra i w ogóle staram się dobrze jechać, to kurde, ciężko jest go dogonić. Katapulty, nitra, wszystko leci. Ale i tak udaje mi się tutaj utrzymywać drugą pozycję, co naprawdę dla samochodu za IGC jest to świetne osiągnięcie. Oczywiście, jest w tej rotacji też BMW M1 Procar, którym poradziłbym sobie tutaj jeszcze lepiej ze względu na lepsze przyspieszenie. Prędkość maksymalna w Procarze jest niska i nie wiem, czy nawet nie jest niższa niż w Bosie, którym jadę teraz. W każdym razie na Wordzie, a szczególnie w tym wyścigu, prędkość maksymalna nie jest tak istotna jak rozpędzanie się, jak najkrótsze rozpędzanie się, czy jak najszybsze rozpędzanie się do 270 czy 250 km na godzinę, które posiada... O kurde, ten koleś naprawdę tutaj szybko pojechał. I ten atut, czyli przyspieszenie, ma właśnie Nismo, którym sporo nawygrywałem właśnie na Baybridge, jeśli chodzi o klasówki. No ale 4 nitra, 2 katapulty, jedno dodatkowe okrążenie. Ukończyłem na drugiej pozycji. Uważam, że to całkiem dobre osiągnięcie, chociaż też miałem kilka takich wpadek, może nie dużych, ale jednak, prawda? No i dobra, tak wygląda rotacja na te 2 tygodnie. Czekamy, co się pojawi na IGC Special, mam nadzieję, że coś ciekawego. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.